Ministrowie na szczycie G20 odmówili wspólnego zdjęcia z Ławrowem bez wspólnego zdjęcia na szczycie G20. To przez Siergieja Ławrowa. W Indonezji odbywa się szczyt G20, na którym ministrowie spraw zagranicznych dyskutują o bezpieczeństwie żywnościowym, zmianach klimatu i trwającej w Ukrainie wojnie. Jak podała agencja informacyjna Kyodo, niechęć niektórych dyplomatów do uczestniczącego w spotkaniu Siergieja Ławrowa odzwierciedla fakt, że nie zostało wykonane grupowe zdjęcie. Politycy prawdopodobnie nie wydadzą wspólnego komunikatu po szczycie. Trwające od czwartku spotkanie szefów dyplomacji G20 na indonezyjskiej wyspie Bali to pierwsze wydarzenie od rozpoczęcia wojny w Ukrainie, w którym uczestniczy jednocześnie minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow i szefowie dyplomacji państw, nakładających na Moskwę sankcje. W grupie jest również szereg państw, jak Chiny, Indie, Indonezja czy RPA, które nie wprowadziły sankcji przeciwko Rosji. Niechęć części zgromadzonych dyplomatów do rosyjskich władz odzwierciedla fakt, że zwyczajowe wspólne zdjęcie ministrów biorących udział w spotkaniu nie zostało wykonane, podała agencja Kyodo. W ramach protestu przeciwko rosyjskiej agresji na Ukrainę ministrowie z państw grupy G7 zbojkotowali w czwartek wieczorem przewidzianą w programie wydarzenia kolację. Główne rozmowy spotkania zaplanowano na piątek, podała japońska agencja, powołując się na ministra spraw zagranicznych Indonezji Retno Marsudiego. Dyskusje mają dotyczyć światowego bezpieczeństwa żywnościowego, w tym obaw o niedobory żywności w niektórych krajach Afryki i Bliskiego Wschodu w związku z rosyjską blokadą eksportu zboża z Ukrainy. Ministrowie mają również dyskutować o zmianach klimatu i bezpieczeństwie energetycznym. Agencja informacyjna, wydanie wspólnego komunikatu po szczycie mało prawdopodobne podczas kwietniowego spotkania ministrów finansów G20 w Waszyngtonie. Część delegatów państw europejskich opuściła salę w akcie protestu, gdy zdalnie przemawiali Rosjanie. Szefowie dyplomacji grupy G20 nie mają jednak zamiaru wychodzić w czasie przemówienia Ławrowa, dowiedziało się Kyodo od urzędników z USA i Japonii. Eksperci ocenili, że zachodni urzędnicy najprawdopodobniej uznali, iż bojkot spotkania G20 i pozbawienie Rosji przestrzeni w dyskusji przyniosłyby skutki odwrotne do zamierzonych. Szef MSZ Indonezji może opublikować oświadczenie na zakończenie spotkania, ale wydanie wspólnego komunikatu ministrów uważane jest za bardzo mało prawdopodobne, dodała agencja informacyjna.